Słuchajcie, jakby co, to mnie nie widzieliście. Witam. To nie jest tak, że ja postanowiłem, wiecie, nie budować tego banku, nie spłacić tego kredytu. Nie. Ja go bardzo chciałem spłacić, bardzo chciałem spełnić zobowiązania, ale wiecie, okazało się, że wybudowanie miasta nie jest takie proste. No bo, wiecie, no nie mam robotników, a ja to z wykształcenia robotnikiem nie jestem. Dodatkowo okazało się, że wiecie, te cegły to one się same kleić nie chcą i jakby używałem tutaj nawet liścia jako zaprawy, ale to się w ogóle nie chce kleić ze sobą. Ja nie miałem w ogóle pomysłu, jak to miasto ukleić, co powiedziałem, że ukleję. W związku z tym wpadłem na genialny pomysł. Ot, po prostu stwierdziłem, że ucieknę z kraju i mnie tutaj ten typ nie znajdzie, także jestem bezpieczny zupełnie na nowym lądzie. Nowy ląd, nowe horyzonty i wszystko jest czadowo od nowa. Nic mi tu nie grozi. No i trudno, może tego miasta nie będzie, no ale wiecie, pomimo moich najszczerszych chęci nie udało się tego miasta wybudować. Ten typ oto jakiś głupi jest, nie? Co on myślał, że ja go nie śledzę? Co on myślał, że co? Że jak łysy to głupi? Powiem wam szczerze, że całkiem to przyjemnie i... Typie, wiecie co teraz powiem? Where's my money? Nie wierzę. Nie wierzę kompletnie. Jak mnie tu znalazłeś? Obejrzysz ten odcinek, to się dowiesz. Typie, to nie jest tak, że ja nie chciałem tego miasta wybudować. To nie jest tak, że ja tutaj powiedziałem nie. Naprawdę miałem szczere chęci. No, takie szczere w 90%, bądźmy szczerzy. Szczere chęci wybudować to miasto miałem, ten bank to wszystko, ale zrozum, nie mam ludzi, nie mam maszyn do pracy, nie mam nikogo, nie ma robotników w tym państwie, nie ma nikogo w tym mieście, nie ma nikogo. Jak ja ci mam to wybudować? Jak to nie ma robotników? No nie ma, widziałeś gdzieś kiedyś jakiegoś robotnika? Tam stoi jakiś. Dzień dobry! Przepraszam bardzo, mam takie pytanie. Czy ma pan jakieś wolne terminy budowlane? No oczywiście, panie. Witam w firmie Wolne Terminy Budowlane 24 na dobę. O co chodzi? Widzi pan, mam tu takiego przyjaciela i on mówi, że nie ma maszyn budowlanych. Ani ludzi. A to nieprawda, tak? Nieprawda. Witam w firmie Maszyny Budowlane i ludzie 24 godziny na dobę 7H. No właśnie, i co trumpiku, jest jednak firma. To co panie, kiedy możecie zaczynać robotę? A kiedy trzeba zacząć robotę? No trumpik, co? Zaczynamy za minutę, co? Kurde, przypał. Nie myślałem, że to tak się skończy. No cóż, to było nie do przewidzenia. No panoczku, zaczynamy już. No już nie mogę. Mogę zaczekać, sprawdzę w kalendarzu. Kalu. Kalendarz mówi, że możemy zacząć równo za miesiąc. Za miesiąc? Pasuje. Czekaj, panie. Jak za miesiąc? A to trzeba pieniądze mieć i w ogóle, ale to... Nie bój się, pan ci wybuduje ten twój bank, wypłacisz sobie pieniądze i wtedy zapłacisz. Ja załatwię formalności. Znasz mnie, umiem wywierać wpływ, prawda? No, to akurat prawda. Ale, nie aluj mi tu, bo pan odpali walca, a walec lubi rozjeżdżać. Takich gości jak ty chyba, prawda? Pełna prawda. Lubię rozjeżdżać takich gości jak on. Absolutnie. To moje hobby. Bardzo lubię swoje hobby tak między nami. No właśnie, więc nie kombinuj i widzimy się za miesiąc na placu budowy, tak? No tak.